Szanowna Pani Premier, Panowie Ministrowie, Państwo Parlamentarzyści, Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Ekscelencje Księże Biskupie, Szanowni Samorządowcy z Panem Prezydentem Jarożna na czele, Panowie Prezesi, Dyrektorzy, wszyscy pracownicy Tauron Polska Energia, w tym pracownicy spółki Tauron Wydobycie S.A. Szanowni Państwo, rozpocznę od cytatu. Czy Grzegorz dla Jaworzna, dla Sobieskiego to jest wielka przyszłość? To nie są deklaracje, to są fakty, które dzieją się na naszych oczach. To słowa pani premier Beaty Szydło wypowiedziane w czasie barwówki w 2016 roku w Zakładzie Górniczym Sobieskim. W marcu 2007 roku rozpoczęto projekt budowa szybu Grzegorz wraz z niezbędną infrastrukturą i wyrobiskami towarzyszącymi. Szyb Grzegorz dla Zakładu Górniczego Sobieskim jest rozwiązaniem umożliwiającym skrócenie dróg wentylacyjnych lub transportowych i dojścia załogi w rejony wydobywcze. To rozcinki pokładów w nowych partiach wydobywczych, co pozwoli na przedłużenie żywotności Zakładu Górniczego Sobieski nawet do roku 2075. Dla Tauronu to gwarancja dostarczenia dedykowanego węgla dla nowo budowanego bloku 910 MW w całym okresie jego przewidywalnej eksploatacji. Dla pracowników Tauronu Wydobycie i mieszkańców Jaworzyna oraz okolic to gwarancja stabilnych miejsc pracy na wiele lat. Kilka szczegółów technicznych. W miejscu, w którym jesteśmy, powstanie szyb o średnicy 7,5 metra i głębokości 870 metrów. Szyb będzie miał dwa poziomy z dwustronnymi wlotami na głębokości 540 metrów i 800 metrów. Wysokość docelowej wieży szybowej to 53 metry. Dokumentacja budowy szybu przewiduje, że proces inwestycyjny będzie realizowany w trzech etapach. Etap pierwszy – uzyskanie funkcjonalności wentylacyjno-oddechowej. Etap drugi – uzyskanie funkcjonalności materiałowo-zjazdowej. Etap trzeci – docelowe zagospodarowanie placu szybowego. Dnia 15 maja bieżącego roku Zarząd Tauronu Wydobycie podpisał umowę na realizację pierwszego etapu budowy, czyli uzyskanie funkcjonalności wentylacyjno-oddechowej. W procesie inwestycyjnym COPEX PDS jako lider konsorcjum z FAMU PEMUK realizuje zamówienie pod nazwą roboty budowlane wykonywane przez generalnego wykonawcę etapu pierwszego budowy szybu Grzegorz wraz z budową infrastruktury powierzchniowej składające się z fazy pierwszej obejmującej wykonanie robót przygotowawczych niezbędnych do głębienia szybu, w tym budowę wieży wyciągowej, wiercenie otworów mrożeniowych, zabudowę urządzeń technologicznych. Głębienie szybu do docelowej głębokości 870 metrów, w tym w warstwie zamrożonej do 480 metrów, z wykonaniem dwustronnych wlotów szybowych na poziomach 570 i 800 metrów. Faza druga obejmuje roboty likwidacyjne obiektów technologicznych po okresie głębienia. Jeszcze w tym roku, począwszy od pierwszej dekady października, przewidziane jest wykonanie drogi dojazdowej i utwardzenie terenu w rejonie szybu, wykonanie ścianki szczelinowej, wykonanie płyty wiertniczej, rozpoczęcie wiercenia otworów mrożeniowych. Równolegle rozpoczęte zostaną i będą prowadzone roboty związane z zagospodarowaniem powierzchni terenu budowy szybu. Melioracja terenu działki, makronivelacja terenu, ogrodzenie, drogi i place składowe. Warto w tym miejscu podkreślić, że już od roku 2013 trwa drążenie wyrobisk chodnikowych dla szybu Grzegorz, a w roku ubiegłym zakończono budowę rozdzielni GSZ 20x6 kV i linii kablowej 2x20 kV. Zakończenie pierwszego etapu budowy przewidziane jest na czwarty kwartał 2022 roku, a cała inwestycja ma zostać ukończona do końca 2023 roku. Szanowni Państwo, jest znamienne, że inwestycje budowy od podstaw nowego szybu w kopalni węgla energetycznego podejmuje się tam, gdzie zrodził się pomysł połączenia kapitałowego górnictwa i energetyki. Polskie górnictwo potrzebuje spokoju i stabilizacji, ale też perspektywicznego zarządzania i swoistej wizji przyszłości branży na coraz trudniejszym rynku surowcowym. Jestem przekonany, że program przyszłości polskiego górnictwa i bezpieczeństwa energetycznego kraju, jaki prezentuje rząd pani premier Beaty Szydło, wsparł i pomógł w podjęciu decyzji rozpoczęcia tak znaczącej ze względu na zaangażowanie kapitałowe inwestycji, jaką jest budowa szybu Grzegorz. Dziękuję pani premier. Dziękuję
ministrowi Grzegorzowi Tobiszowskiemu. Panie ministrze, trudno przecenić pana wkład w reorganizację polskiego górnictwa. Dziękuję panu prezesowi Filipowi Grzegorczykowi i całemu zarządowi Tauronu Polska Energia za zaufanie i zrozumienie specyfiki biznesu, który nazywa się górnictwo węgla kamiennego oraz potwierdzenie trwałego miejsca obszaru wydobycie w strategii grupy Tauron. Dziękuję za przybycie i duchowe wsparcie ekscelencji księdzu biskupowi Grzegorzowi Kaszakowi oraz towarzyszącym kapłanom. Dziękuję samorządowcom, którzy nie odpuszczają nam poboru podatków i danin, ale jednocześnie wspierają w kontaktach ze społecznością lokalną i budują klimat współpracy i porozumienia. Dziękuję pracownikom Zakładu Górniczego Sobieski, związkom zawodowym za determinację w budowaniu przyszłości Zakładu Górniczego, z którym tak mocno się utożsamiają. Dziękuję moim najbliższym współpracownikom, wiceprezesom i dyrektorom Centrum Tauron Wydobycie za odwagę i odpowiedzialność. Nie co dzień podejmuje się decyzję o przetargu na inwestycje za ponad 500 milionów złotych. Życzę wykonawcy realizacji inwestycji w ramach założeń czasowych i finansowych określonych w umowie i harmonogramach robót. Dziękuję wszystkim tym, którzy byli autorami narodzin i realizacji projektu inwestycyjnego budowa szybu Grzegorz. W tym miejscu chciałem złożyć serdeczne życzenia energetykom, od górników do energetyków. Jak energetykom będzie dobrze, to i górnikom będzie dobrze. Takie powiązanie mamy w grupie. Szanowna Pani Premier, Szanowni Państwo, jest taki stary, zapomniany górniczy zwyczaj, który mówi, że miejsce drążenia szybu wyznacza się poprzez rzut kapeluszem szefa górniczego przedsiębiorstwa. Bardzo proszę pana ministra Grzegorza Tobiszowskiego i pana prezesa Filipa Grzegorczyka, abyśmy w obecności pani premier wspólnie w ten zwyczajowy sposób wyznaczyli oś szybu Grzegorz. Zwracam się również do ekscelencji księdza biskupa Grzegorza Kaszaka o poświęcenie miejsca, w którym powstanie nowy szyb. Zakończę słowami, które w świetle inwestycji budowę nowego szybu nagrają podwójnej mocy i znaczenia. Niech żyje nam górniczy stan.